Przed tygodniem Iga Wyrwał i Łukasz Czarnecki nie wzbudzili entuzjazmu swoim występem. Teksańska masakra, piłą mechaniczną 4. Iga! Zostali bardzo surowo ocenieni przez jurorów i przez widzów. To mogło oznaczać tylko jedno – pożegnanie z naszym programem. Dziś na parkiecie zaprezentuje się 10 par. Wszystkie myślą o zdobyciu kryształowej kuli, ale dla jednej z nich będzie to ostatni taniec z gwiazdami. Dla której? O tym zadecydują Państwo. Ze studia TVN, na żywo, 10. edycja Tańca z Gwiazdami. Specjalnie dla Państwa we wspólnym show śpiewające gwiazdy poprzednich edycji naszego programu. Tańczyły dla Państwa panie Justyna Steczkowska, Natalia Lesz, Marina oraz panowie Iwan Komarenko, Witold Paszt, Paweł Stasiak, Łukasz Zagrobelny i grupa Volt w choreografii Agustina Eguroli. Przed Państwem Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Dobry wieczór! Obiecywaliśmy Państwu w tej edycji wiele niespodzianek i słowa dotrzymujemy. Proszę Państwa, Justyna Steczkowska jeszcze dla nas dzisiaj zaśpiewa. Brawo, co? Wszystkie nasze śpiewające gwiazdy dzisiaj specjalnie zatańczyły i rozgrzały parkiet do czerwoności, aż strach pomyśleć, co będzie za chwilę. Nie bój się myśleć, w razie co ja Ciebie obronię. Dziękuję Ci. Jakoś tak się bezpiecznie poczułam. A wiesz, czym jesień się zaczyna? Wiem, mimozami. Dlatego Ciebie tutaj sprowadzili. Aha. Nie, kochana, nasza jesień zaczyna się pasodoble i foxtrotem. A mnie się wydaje, że jednak zaczyna się schodami. No, w sumie masz rację. Oto nasze gwiazdy. Para numer jeden to mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak i jej partner Sławomir Turski. Para numer dwa to aktor Piotr Zelt i jego partnerka Anna Głogowska. Para numer trzy to dziennikarz radiowy i telewizyjny Zygmunt Heiser i jego partnerka Blanka Winiarska.
Para numer 5 to aktorka Grażyna Wolszczak i jej partner Cezary Olszewski. Para numer 6 to piosenkarz Michał Kwiatkowski i jego partnerka Jania Lesar. Para numer 7 to piłkarz Polonii Warszawa Radosław Majdan i jego partnerka Izabela Janachowska. Para numer 8 to aktorka Weronika Rosati i jej partner Krzysztof Hulboj. Para numer 9 to mistrz Europy w sprincie Marcin Urbaś i jego partnerka Kasia Krupa. Para numer 11 to aktorka Anna Mucha i jej partner Rafał Maserak. Para numer 12 to aktorka Natasza Urbańska i jej partner Jan Kliment. No pewnie, a jak mają wyglądać? A tamci pięknie grają. No a jak mają grać? Pięknie. Ja bym ci świata nie wiązała, zawiązał ci go ksiądz. Ja bym cię tylko pokochała, gdyż mnie nie musiał wziąć. Tomek Szymus, jego orkiestra. Ale ty się nie ciesz za bardzo, to nie było akurat dla ciebie, tylko dla Iwony Pawlowicz. Ojej. Życzymy Iwony wszystkiego najlepszego, kochani. Dziękuję bardzo. Nasza bardzo panna młoda, Iwona Pawlowicz. Bardzo. Proszę Dzień państwa, dobry. No może państwo nie wiedzą, przedwczoraj wzięła ślub. Duże brawo. To jeszcze raz. Zbigniew Wodecki. Niech żyje nam, dziękuję, niech żyje dziękuję. Nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Gośko, na oczach całej Polski chcemy zobaczyć twój pocałunek. No i proszę państwa, Beata Tyszkiewicz i Piotr Galins. Piotr, widzisz, jak do tych pocałunków zachęciłeś w zeszłym tygodniu. I tak dzisiaj wszystkim zostało nasze szacowne jury, które również decydować będzie o tym, które z par będziemy oglądać w wielkim finale. Fundatorem nagród dla pary, która dzisiaj opuści program, jest firma Apart. Apart z miłości do piękna. Od razu, bo i tak się połapiesz, o co chodzi, muszę ci zdradzić, że mam coś wspólnego z Radkiem Majdanem, który zaraz zresztą dla nas zatańczy. Znaczy, ty też sobie wytatuowałeś gdzieś jakąś siódemkę? Nie, nie. Łączy nas to, że obaj uwielbiamy kobiety. Aha, tyle, że Radek z wzajemnością. Ja jestem redaktorem. Dzień dobry, pani Izabelo, telewizja TVN, moje nazwisko Zdzisław Cebulka. Pani Izabelo. Zdzisława, mój tata jest Zdzisław. Co ona myśli o mnie, nie wiem. A jesteś na to gotowy? No dobra. Na tyle, na ile poznałam Radka, to wydaje mi się być naprawdę fajnym facetem. I teraz nie obroś jej piórka, dobrze? I wydaje mi się, że jak on, no nie wiem, znajdzie miłość swojego życia, na którą poluje. A miejmy nadzieję, że tak będzie? To myślę, że ta kobieta będzie mega szczęściarą. To było cudowne. Nie patrz nie teraz. Nie, już ty chyba wystarczy w tym programie. Jeszcze, przerwałem ci? Nie. Bardzo dobrze, bo bym za dużo powiedziała.
Paso Doble zatańczy para numer 7, Radek Majdan i Izabela Janachowska. Radek i Izabela. No, słuchajcie. Błagam was, kochani, z tymi pluszakami. Pluszaków jest bardzo dużo. Radek, nie zdążysz pozbierać w ciągu krótkiego wywodu Iwony Pawłowicz, bo masz to szczęście, i ty, Izabelo, że dzisiaj zaczynamy od naszej Panny Młodej. No i taka świeżo upieczona Panna nie Młoda. Nie może... Prawda być niemiła. Nie no pierwszy weź, ślub, nie ostatni. Nie, ale żeby nie było tak źle, żeby... Ponieważ ja Iwonce nie dałam kwiatka, bo nie pojechałam na ślub, bo ładniejszą miałam suknię od niej, nie chciałam jej tego robić. To przywiozłam jej kwiaty, ale one są w cukrze. Proszku, ona chce, żebym... Ostatnio mi powiedziała, Radku, że zaraz się nie zmieszczę w lustro. Chyba chce, żebym przytyła. Ale ty mówisz o mężu. Jestem ciekawa, kto to jest Gustaw. Ostatnio Beata o nim wiele mówi. A Gustawie dziękuję za róże. Bardzo dziękuję za... To nie jest program Drzyzgi. Bardzo proszę. Chciałbyś. Ani rozmowy kontrolowane. Ekspercie, nie przeszkadzaj nam. Nie przeszkadzaj. Zaraz przejdziemy do pasa. My się świetnie bawimy nawet. Właśnie tutaj. Widzę. Właśnie widać Wy świetnie, publiczno gorzej. Radek. Bo no to oczywiście nie chciałbym, żeby to zostało odebrane życzenia. Za to, że podlizujemy się pani. Aczkolwiek na nowej drodze życia dla pani i dla pani męża życzymy wszystkiego dobrego, dużo dziękuję szczęścia bardzo. I życia w uśmiechu spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Iwona już nie ma głosu. Ja już swój czas. Beata też śpiewa. Jednak, ekspercie Iwonko, ja ci oddaję w prezencie ślubnym głos. Możesz powiedzieć coś o tym. Dwa słowa, Radku. Sądzę, że nie masz za wiele czasu na treningi taneczne, ponieważ czynnie uprawiasz sport, ładnie to powiedziałam, tak delikatnie. Troszkę to widać, ale podoba mi się to, że dzisiaj zatańczyłeś bardzo szkolnie, bardzo prosto, ale jest bardzo fajna rzecz. W Paso Doble można zatańczyć też śmiesznie, a ty właśnie nie zrobiłeś. Prosto, czysto, trochę tam za mało dla mnie, ale ładnie, czysto, szlachetnie i tak trzymaj, jeśli nie do końca masz tyle czasu na treningi, co mógłbyś mieć. Dziękujemy bardzo serdecznie. Do Kasi zapraszam. Do green roomu. Proszę państwa, no trudno, będziemy tutaj... Dużo pluszaków, proszę państwa, zostało jeszcze na podłodze. Sądząc po aplauzie widowni, zrobili furorę. Mam nadzieję, że również furorę zrobili w państwa domach. Zapraszam do głosowania. Zazwyczaj, tak jak Radek na początku, kiedy wchodzi mężczyzna i pelerynę albo płaszcz tak znienacka rozchyla, tak, to nie wróży to nic dobrego, ale w przypadku waszego paso wręcz przeciwnie. Same miłe wrażenia.
Radek, tak, tak, podchwytliwe pytanie do ciebie. Generalnie może tutaj zacznę znowu od jakiegoś wytłumaczenia. Szacunek dla Izuni, naprawdę. Miała wypadek w piątek, ciężki bardzo, na pewno jest cała bolała. Wczoraj nawet jeszcze nie wiadomo było, czy zatańczymy razem, i zadała radę, i to jest najważniejsze. I cieszę się, że zatańczyliśmy od początku do końca. Myślę, że nie wyszło to najgorzej, a zaraz zobaczymy. Iza, jesteś dzielna. Miło, że jesteś z nami. Trzymam mi kciuki, żebyś się czuła dobrze. Tak. Obiecałam jedno podchwytliwe pytanie, bo muszę je Radkowi zadać. Jak masz do wyboru obejrzeć mecz albo umówić się z piękną damą na randkę, to czy masz wtedy dylemat? Tak, biorę ją wtedy na mecz. Czy nasi jurorzy będą mieli teraz jakiś dylemat, czy też będą jednogłośni? Tego nie wiemy, ale dowiemy się za 3 sekundy. Iwona Pawłowicz. 6. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 7. Bardzo ładne, wysokie oceny za pierwsze pasodoble tego wieczoru. Teraz kolej dla wszystkich tych spośród Państwa, którzy życzą sobie, żeby Radek i Iza tańczyli z nami dalej. Jeśli sobie tego życzycie, należy zadzwonić pod numer 0704 30 7007 i wysyłać SMS-y o treści 7 pod numer 73 26. Oni mają przez cały program szansę uzbierać Waszych głosów bardzo dużo. Tylko im ją dajcie. Dziękuję serdecznie, a Państwo zostają z nami po króciutkiej przerwie. Kolejne nasze gwiazdy na parkiecie. Ze studia TVN na żywo. Jubileuszowa 10. edycja Tańca z Gwiazdami. Proszę Państwa, do tej pory o sukcesach Michała słyszeliśmy głównie od innych. Myślę, że czas już najwyższy, żeby na ten temat powiedział co nieco on sam. Po sukcesie we francuskiej edycji programu Star Academy muzyczna kariera Michała rozpoczęła się na dobre. Powstała grupa Star Academy, w którą wydaliśmy 4 płyty. Te płyty odnosiły ogromne sukcesy i sprzedaliśmy ich ponad 1 000 000. Później wyszła moja pierwsza płyta, która była w 20 najlepiej sprzedających się płyt we Francji. Bardzo dobrze też sobie radziła w Belgii. To był dla mnie taki wielki przełom, że okej, jestem sam, ale jestem. Muzyka jest dla mnie wszystkim. Kiedy byłem dzieckiem, umarła moja mama i muzyka dla mnie była pewną ucieczką. Od tego wydarzenia żyję w tej muzyce i jestem w tej muzyce cały czas. Zdaję sobie sprawę, że mam dużo szczęścia w życiu. Program Star Academy, 2 płyty, 3, którą wydaję jako niezależny artysta i producent. Kiedy mówię o tej szczęśliwej gwieździe, o tym świetle, które daje mi szczęście, to myślę o mojej mamie, tak. Foxtrota zatańczy para numer 6, Michał Kwiatkowski i Jania Lesar. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon at all. I pray every day to be strong. For I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street.
Brawo, brawo. Ja chciałem tylko, bo wiem, że Michał pewno się przejmuje, że tam miałeś na końcu malutki ten... Ja byłem na turnieju tańca towarzyskiego, gdzie zawodowe dwie pary tak się zderzyły, że nie było co zbierać. No tak. Nie żyją. Ale to tak miało być. A, rozumiem, dobrze. No nie, w każdym razie jakbyś miał się... Ja raz on. Rozumiem, rozumiem. Dobrze. Ale Iwonka, Michale, nawet właśnie. Jakby tak nie miało być, a nie miało, bo ja wiem, nie przejmuj się tak naprawdę tym, od razu Państwu właśnie wyjaśnimy, że to nie jest jazda figurowa na lodzie i upadek nie jest czymś, co mogłoby Ci obniżyć ocenę. Chyba, ono obniża, chyba, że upadek moralny, ale to też nie moją ocenę. Ona na pewno obniża wrażenia Państwa może, ale nie ocenę techniczną. Zatańczyłeś bardzo poprawnie tego Foxtrota, bardzo muzycznie. I to mi się podobało, że trzymałeś się Foxtrota, którego, wiesz, jest, no, bardzo często wykładacie się na nim. Jedna rzecz, która mi się nie podobała, ale być może Państwo to kupią, fajne, bo już tak byłeś nawiedzony w jednym momencie, że ta głowa, którą miałeś trzymać z lewej strony, ona już po prostu poszła, wiesz, tak na maksa gdzieś, że to już aż było przesadne, i tak niepotrzebne. Miało być. Zbigniew Podeski. Ja mam taką propozycję, nie wiem, czy to będzie kupione. Proponuję, żeby Iwonka co tydzień wychodziła za mąż. To będzie zupełnie ten Wojtek. Wasz taniec... Kandydat numer dwa. Wasz numer spowodował, że poczułem się dość nieswojo tutaj. Ponieważ poczułem się, jakbym był na musicalu, a nie kupił biletu. Dlatego, że wykonaliście musicalową robotę. Nie wiem, czy to kwestia układu, scenografii, bardzo piękna. I pan tańczy coraz, prawda, lepiej. Coraz lepiej. No, macie po 20 złotych co najmniej u mnie. W każdym razie gratuluję. Pięknie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A pluszaki, proszę Państwa, coraz większe. Jak się okazuje, Zbigniew Wodecki przyszedł tutaj za darmo. No, proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo zagłosują na tę parę, jeśli chcą oczywiście Państwo ich oglądać w kolejnym odcinku. Michał i Jania są gośćmi u mnie. Ja myślę, że to odchylenie głowy Michała to był po prostu taki zamach, żeby się dobrze zamachnąć do tego wgryzienia się w szyję ofiary twojej. Muszę Państwu wampirze. Powiedzieć, że jest cudnie się wgryzać w skórę Jani. Że jesteśmy aż... Słuchaj, ale jak ją zagryziesz, to kto cię będzie uczył tańca w następnym nie, odcinku? Dlatego, nie, dlatego, że ona wtedy nie odchodzi, wręcz przeciwnie, tylko zostaje nieśmiertelna. Zostaje no, jej opiekunem. I cały do końca czas życia. Będę młoda. A ja jestem. Jania mnie prosi, żebym ją gryzła. Tak, mnie proszę, proszę, co tu się odbywa na tych próbach? Obgryzają się jakieś straszne rzeczy, ja jeszcze coś wiem. Wiem pewną tajemnicę. W zeszłym tygodniu Michał pozdrowił Gorzów. I ja wiem, że dzisiaj Gorzów wystawił Telebim na głównym placu i oglądają nasz program. Pozdrawiamy Was. Pozdrawiamy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. I teraz na tym wielkim ekranie pojawią się wielkie oceny naszych sędziów. A Wy trzymajcie kciuki nie tylko w Gorzowie. Iwona Pawlowicz. 8. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 8. No słuchajcie, 20 ustrzelone za ten piękny Foxtrot. Gratuluję, Michał, Jania. Ale na pewno przyda Wam się jeszcze parę telefonów i SMS-ów. Pomimo dobrych ocen, drodzy Państwo, zachęcam serdecznie do głosowania na tę parę. Telefon, aby zadzwonić, to 0704 30 7006 i SMS-y o treści 6 pod numer 7326. Dziękuję Wam pięknie. Przed materiałem, który za chwilę zobaczymy, nie sposób nie zacytować starszych panów. Będę mówił w oryginale, bo i ten znam. A można i na grzyby, w aromatów pełen las. Jestem złym wilkiem! Ja oprócz tego, że tańczę, to lubię też grzyby zbierać. Jak nazbierasz więcej grzybów niż ja, zwolnię ci dzisiaj wcześniej z treningu. O Jezu, fu, pajęczyna! Sławek! Oj, no proszę! Sławek! Kolejny. Co ja zrobię teraz sama w tym lesie? Nic nie znalazłam. Jak tam biały kapturku? A no dobrze, widziałam sarenkę. No. Widziałam
tą wiedziórkę. Dobrze, dobrze, ale nie zmieniaj tematu. Jak z grzybami w takim razie, powiedz mi? Nie no, z grzybami kiepsko. Mogę ci zaoferować inne grzybki. O kurczę, aleś mnie zaskoczyła. No nieźle. No to bierz ten koszyczek piękny, wyklinowy i pasodoble. Do zobaczenia! Pasodoble zatańczy para numer jeden. Otylia Jędrzejczak i Sławomir Turski. Otylia i Sławek, nasi czerwono-czarni. Oczywiście to jest informacja dla tych z Państwa, którzy mają czarno-białe odbiorniki. A nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale kiedyś tak się mówiło na meczach sportowych. Nie pamiętamy. No właśnie. Państwo są za młodzi, żeby pamiętać. Natomiast w tej chwili mamy HD, a kiedyś HD też się z czymś innym kojarzyło na stadionach. W każdym razie, Piotrze. Słucham. No. Co w każdym razie? W każdym razie chcielibyśmy posłuchać. A, no to już lepiej, panie Piotrze. Pani Natalio, pierwsza część znakomita, ta partia solowa. Otylio. Pani Otylio, o, przepraszam. Natalia Otylia. Natalka Lesz mnie zauroczyła w pierwszej części. Zbieżności miał przypadkowa. Pierwsza część rzeczywiście znakomita, jak ryba w wodzie, mogę powiedzieć. Ta na parkiecie część. Natomiast później już było troszeczkę gorzej, bo oprócz w zasadzie marszu, w tym pasodoble nie zobaczyliśmy żadnej innej akcji. Były figury taneczne, ale całe pasodoble polegało tylko na przejściu z miejsca na miejsce. Niezła energia. Beata Tyszkiewicz. Ja zawsze podziwiam, tak obserwuję panią Otylię od początku i widzę w pani taką wolę walki, która mnie zupełnie urzeka, bo to jest tak... Jak się wydaje, mistrzyni olimpijska, która się namiętnie wije na podłodze na przykład. No proszę Państwa, jaki to jest nieprawdopodobny dystans od tego, co Pani całe życie robiła, do czegoś takiego. Na oczach tylu ludzi, na oczach tylu kamer, na oczach tylu telewidzów. Pani się po prostu w tej czerwonej sukni wije, potem Pani maszeruje, a w tą, a w tamtą, a się obraca. Nadzwyczajnie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Otylia i Sławomir, dziękujemy. Pięknym, czerwono-czarnym pasodoble. Oczywiście, jeśli Państwo chcieliby zobaczyć Otylię i Sławomira w kolejnym programie, no to nie zwlekajcie Państwo. Już głosować. Otylia, przepięknie wyglądasz w tej czerwieni. Dziękuję bardzo. Sławek i Otylia już odetchnęli chwileczkę po paso. Otylia, ja ciebie chciałam zapytać o coś, o czym rozmawiałyśmy sobie chwilę po poprzednim odcinku. Podzieliłaś się ze mną swoimi wrażeniami, że nawet się nie spodziewałaś, że tak bardzo zaczniesz odkrywać w sobie pokłady kobiecości, z których wcześniej uważasz, że sobie nie zdawałaś sprawy, że się stajesz jakby inną kobietą. To znaczy, na pewno odkrywam inną siebie poprzez taniec. No, na co dzień jestem w wodzie, w basenie i robię to, co robię od 18 lat. To, co robisz
I no, ale inną siebie odkrywam i jest to coś niesamowitego. Natalia, może teraz mnie, Otylia, teraz mnie Natalia. Otylia wspomniała o tym, że wręcz zacytuję to, co powiedziałaś, nawet nie przypuszczałam, że mogę tak wyglądać i że mogę tak odważnie i z wdziękiem kobieco się poruszać. A ja no tak przyznaję, że rzeczywiście tak jest i to widać. Sławek, czy ty też widzisz tę metamorfozę Otyli z odcinka na odcinek? Z odcinka na odcinek. Mam nadzieję, że będę miał okazję dalej obserwować ten proces wspaniały rozwoju. Ale to już od państwa zależy, także mam nadzieję, że damy Otylce szansę. Od państwa, którzy będą głosować SMS-ami i telefonując oraz od naszych jurorów, którzy teraz to pasodoble ocenią. Iwona Pawłowicz. No nie było dobrze, Natalko. 4. Zbigniew Wolecki. 7. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Gębiński. 3. Teraz to byłam raz na wodzie, jak to się mówi. Otylia, bo może państwo nie od początku słyszeli komentarz Otylii. Otylia powiedziała raz na wozie, raz pod wozem. Dzielnie się bronią i państwo dadzą im szansę na to, żeby bronili się dalej i żeby Otylia mogła się rozwijać przepięknie w kolejnych tańcach. Przypomnę numer telefonu 0704 30 70 01 i SMS-y o treści 1 pod numer 73 26. Dziś od sędziów dostali średnią ilość punktów, zatem cała nadzieja w telewizjach. Serdecznie wam życzę. Z biegiem czasu, z biegiem dni okazuje się, że parę, która zatańczy za chwilę, łączy coraz więcej. I często ma to coś wspólnego z miłością. Tym razem do zwierząt. To jest Baksik. No daj rączkę. To jest Mija. Nie, żółwika. Żółwik. Mija jest co drugi dzień z nami na sali, także doskonale się zna na tańcu. Mieć psa to trochę jak mieć małe dziecko po prostu. To jest też jakby zajmowanie się, poświęcanie czasu. To jest strasznie fajne, bo jak ja przychodzę do domu i jestem już taka zmasakrowana zupełnie, nie mam siły na nic i on do mnie przychodzi i tak staje mi łapkami na nogach, patrzy tymi swoimi oczkami, merda tym ogonkiem i po prostu to jest taki... Tak ze mnie tak wszystko spływa, bo tak odciąża mnie od wszystkiego. Ma swoją metodę na kobiety. Z Weroniką akurat pod tym względem jesteśmy idealni, że razem mamy pasję do psów, razem kochamy psy. Taćko, widzisz? Taćko daj. No to znaczy łapkę, tak, prawda? Też daj łapę. Urodziłam się w Słowenii. Nie. I rozumiem po słoweńsku, ale też rozumiem po polsku. Foxtrota zatańczy para numer 8, Weronika Rosati i Krzysztof Kulboj. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. A bird singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say night to night. Kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me. Why I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars falling but I linger on me. Still grabbing your keys. I'm longing to linger till dawn dear. Just say sweet dreams till something's behind you. Sweet dreams deliver worries behind you. Back in your dreams, whatever they be. Dream a little dream of, dream a little dream of, dream a little dream. Weronika i Krzysztof. No widzisz, Krzysztof, nie dała się tam pani porwać do tańca. No cóż, o, kochani. A, rozumiem. Piotrze,
Foxtrot charakteryzuje się tym, że występuje tak zwane kontynuowane unoszenie i opadanie, co powoduje, że ten ruch jest taki bardzo miękki i bardzo taki, można powiedzieć, delikatny. Tutaj natomiast, Weronika, popełniałaś takie błędy, że bardzo często wpadałaś, wiesz, tak jakby po prostu były dziury w parkiecie. Natomiast, no to był duży błąd, Foxtrot jest trudnym tańcem. Natomiast stworzyliście fajny klimat tego Foxtrota, bo oddaliście przede wszystkim choreografią to, co było w muzyce. Dziękuję. I Zbigniew Wodecki? Alistair MacLean, Chandler, Homer, Chmielewska to są moi ulubieni pisarze i ostatnimi czasy do tego panteonu tych pisarzy dołączyła moja wspaniała koleżanka Beata Tyszkiewicz, której perły na temat tych tańców możecie Państwo wyczytać co tydzień w Tyle Tygodniu. I mam nadzieję, że napiszę, że ten taniec Państwa był najlepszym tańcem do tej pory, który Państwo wykonali, prawda? Tak, kochanie. Tak. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zapraszam do Kasi. W imieniu Kasi zapraszam do Kasi. No proszę Państwa, Zbigniewowi Wodeckiemu się bardzo podobało. Piotrowi Galińskiemu widziałem troszkę mniej, ale mam nadzieję, że Państwo przed telewizorami dadzą szansę tej parze. A ja po obejrzeniu tego filmu, któremu przyglądaliśmy się przed waszym Foxtrotem, przypomnę takie miłe powiedzenie. Mówi się, że właściciele psów dzielą się na tych, którzy pozwalają swoim pupilom spać w łóżeczku oraz na tych, którzy się do tego nie przyznają. Zatem teraz zadam mrożące krew w żyłach pytanie z tajemnic alkowy. Z kim sypia Weronika Rosati? Czy twój pies z tobą śpi? Szczerze. W moich włosach. W tak. Twoich włosach tak. Śpi. A teraz dowiemy się, z kim sypia Krzysztof Hulboj. Krzysztof, czasami, czy twój pies śpi w łóżku? Czasami pozwala mi wchodzić, żeby spała w nogach. Śpi na nogach. Tak. Weronice we fryzurze. Drodzy Państwo, zanim przysłuchamy się ocenom jurorskim, chciałam publicznie też się zwierzyć ze swojego życia łóżkowego. Mój cocker spaniel też śpi w moim łóżku. Jurorzy! Iwona Pawłowicz. 5. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 5. 27 punktów dla Weroniki i Krzysztofa za Foxtrot. Dla Państwa numer telefonu 0704 30 70 08 oraz SMS-y o treści 8 pod numer 7323. Dziękujemy 73, za wszystkie SMS-y 26, w ostatnim odcinku. Które nam uratowały życie. Dziękujemy bardzo. I czekają na kolejne Wasze głosy. Ze studia TVN na żywo, 10. edycja Tańca z Gwiazdami. Wspominałem już dzisiaj, że z przyjemnością patrzę na wszystkie kobiety, ale są takie, na które patrzę ze szczególną przyjemnością, zwłaszcza, że z jeszcze większą przyjemnością można ich posłuchać. Tak strasznie żałowałam, że nie jestem chłopcem. Tak, taki miałam ból w sobie i bunt, bo uważałam, że ta płeć ma dużo lepiej w życiu. Później jakoś skobieciałam, a potem zobaczyłam, że kobieta ma władzę nad mężczyzną. Grażyna zawsze była zgrabna. Wygląda rzeczywiście na moje fachowe oko na 28 lat. Góra 30. No nie mogę oderwać od siebie oczu. Naprawdę boskie to jest. Grażyna, no jeśli nie osiemnastki, to przynajmniej dwudziestolatki masz ciało. Nie powiem, jestem z tego zadowolony, ale nic z tego nie mam, no bo jej nie ma w domu. W moim życiu od miesiąca jest dwóch Cezarych. Jest Cezary Olszewski i Cezary Harasimowicz. Niestety Harasimowicz ma przerąbane, bo ja głównie czas spędzam z Olszewskim. Paso Doble zatańczy para numer 5, Grażyna Wolszczak i Cezary Olszewski. Oh!
Grażyna i Czarek. Myślę, że wyrażę zdanie ogółu. Cieszymy się, że nie jesteś chłopcem. Dziękuję. Naprawdę piękne. I Czarku, nie przejmuj się, nie przejmuj się. Jeszcze długo, nie. Jeszcze długo oczywiście nie wróci do domu. Iwona Pawlowicz. Ale ja i tak zwrócę się właśnie do Czarka, ale nie do tego, do tego. Czarku, bardzo Grażynce służy przebywanie z drugim Czarkiem. O, kij w mrowisko. Pilnuj. Cezary, ja naprawdę cię przepraszam. Ale oczywiście mówię o tańcu. Grażynka, naprawdę dzisiaj myślę, że pokazałaś pazura pierwszego takiego, już ostatnio było. Budowałaś nastrój i dzisiaj go rzeczywiście zbudowałaś. Wiesz co w ogóle jest bardzo fajne w tej edycji, że to w ogóle wszyscy, wszystkie gwiazdy mają, ale ty teraz miałaś to w szczególności. Taka, wiesz, naprawdę taka chęć, takiej dokładności w tańcu, szczegółów technicznych, żeby wykonać wszystko poprawnie, nie tylko, wiesz, powygłupiać się i pokręcić na parkiecie. Tak, naprawdę, tak, żeby te piękne ręce, ładne linie i rzeczywiście było to pasodoble i zbudowany nastrój, bardzo ładnie. Zbigniew Bodecki. Aktorsko pięknie wykonana robota. Reżyser nie miał się do czego przyczepić, to nieprawda, czy nie wyszło. Oczywiście zawsze może być lepiej, ale zostawmy. Ale nie ma jedenastek. Nie ma jedenastek, tak, ale ja myślę, że w ogóle ty jesteś tak, budujesz to wszystko, że gdyby ci kazano zagrać na przykład Martę Argerich na przykład 40 lat temu, to ty byś się nauczyła grać koncert Chopina na fortepianie, bo masz taki imperatyw jakiś sobie. Także naprawdę coraz lepiej i naprawdę gratuluję, panie Czarku. Spokojnie, proszę czekać na żonę w domu. Dziękujemy do Kasi. Proszę państwa, no, ja tylko mogę państwa prosić o to, żeby nie robili państwo przyjemności Czarkowi Harasimowiczowi. Zróbcie tak, żeby Grażyna długo jeszcze do domu nie wróciła. Głosujcie. Dzięki za to, brawa w ogóle. Czarek i Grażyna. Prosto z korridy. Korrida, mam wrażenie, wygrana. Jak się czułaś w tym męskim tańcu? Bo passo to mówi się, że to taniec mężczyzn. Kobieta walczy o dominację. Nie wiem, była tam mała reprymenda po drodze z parkietu do ciebie, więc nie wiem. Nie, ja się czuję fantastycznie, jakkolwiek oczywiście. Ja się czuję fantastycznie. Kroki mi się poszły. Troszkę. Na koniec. No to nie. Tylko na koniec. Naprawdę? Myślę, nie. Nie, bo to, że tak miało być. Tak miało być, tak. Tak miało wykonane w 100% zadanie. W stu. I ani śladu żółwia, czyli ani tego nie, do przodu. W ogóle to już to, to tylko w pierwszym programie było. Coraz piękniejsza Grażyna, coraz bardziej dzielna i drapieżna na parkiecie. Czy sędziowie docenią te postępy? Popatrzmy. Iwona Pawlowicz. 9. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 8. Super. Grażyna jest perfekcjonistką i zawsze znajdzie w sobie jakiś błąd i uważa, że coś tam jeszcze mogłoby być lepiej, A tu popatrz, jakie oceny. I znowu jesteś zdziwiona, że takie fajne oceny. Tak, naprawdę. Mam nadzieję, że nie zdziwi was, że państwo będą również głosować, a państwo będą głosować zapewne. Numer telefonu 0704 30 70 05. Tam należy zadzwonić lub wysyłać smsy o treści 5 pod numer 73 26. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Gorzów i dzwonimy Wielkopolski i wysyłamy. Jeszcze ogląda? Myślę, że na Telebimie nawet są szanse, że od przyszłego tygodnia wszystkie miasta będą nas oglądać na Telebimie. To tak, co byłoby nam bardzo miło. Gorzowianin wysyła też na nas. Grażyna i Czarek, dziękuję wam bardzo. Mam niejasne przeczucie, że następna para chciałaby kogoś wyślizgać. Mam tylko nadzieję, że chodzi o konkurencję w naszym programie, a nie o kogoś u mnie w domu. Kiedy zaczęliśmy słuchać tej melodii do Foxtrota, nasunęło nam się jakieś takie romantyczne skojarzenie z parą, która się poznała na łyżwach. Ja cię, to już jest ślisko, nie? Chodź, czekaj, ja zejdę pierwszy. Ostrożnie. Kurde, to ślisko jest. Wyszedł na lód i nagle uśmiechnął się po prostu tak, jak jeszcze nigdy w życiu nie widziałam uśmiechniętego Piotra. Ta-da! Mam nadzieję, że mój nastrój z łyżew przeniesie się na parkiet. Ten klimat, ten wiatr
we włosach, a przynajmniej w pomponach. Myślę, że bardzo Piotrowi pomoże. Proszę, jaki zgrabny chłopak. Proszę. Moja myśl. Zupełnie inaczej niż na parkiecie, proszę, prawda? Proszę, jaka lala. I to będzie nasz taniec. Ta-da! O kurka! Foxtrota zatańczy para numer 2. Piotr Zelt i Anna Głogowska. Ja nie wiedziałem, że ty właśnie tak na lodowisku. Wchodzisz na lodowisko i mówisz, że jest ślisko. No to jest normalne chyba, że jest ślisko. Piotrze Galiński. Tak, to porównanie z jazdą figurową na łyżwach nie było zbyt szczęśliwe akurat, dlatego że oczekiwałoby się tego samego w Foxtrocie, bo kiedy się ogląda dobre pary turniejowe, to właśnie się ma takie wrażenie, wszyscy mają, że te pary płyną po parkiecie właśnie tak, jak pary tańcu na lodzie. Natomiast tutaj nie było płynięcia, było skradanie się krokiem Foxtrota, ale to nie jest aż takie złe, bo czasami mówimy o Foxtrocie, że jest to lisi krok, więc skradanie jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Natomiast to skradanie to jest taki minimalizm. To jest skradanie. Szczęście, że w muzyce. Beata Tyszkiewicz. Aniu, jesteś czarodziejką, płoszachrajką i umiesz na parkiecie jeździć na łyżwach. Bardzo ciekawe. Przeniósł mnie wasz Foxtrot w taki jakiś romantyczny film Rockefeller Center w Nowym Jorku, blisko już gwiazdka. I poczułam się bardzo uroczyście i bardzo dziękuję. Zrozumiałam, że trzeba kupować prezenty. Już trzeba kupować prezenty na gwiazdkę, proszę państwa. A może coś na temat tańca? To już ty powiedziałeś tak wyczerpująco, kochanie. Dziękuję bardzo serdecznie. Lećcie kupować prezenty. Proszę państwa, oczywiście, namawiam państwa, żeby państwo pozwolili tej parze, zresztą jak każdej innej, zostać w kolejnym odcinku. Wśród prezentów ja mam nadzieję, że Ania z Piotrem dzisiaj otrzymają od państwa w prezencie sporo telefonów i SMS-ów. Tego wam oczywiście bardzo będziemy życzyć. A nie musimy dostawać tych telefonów fizycznie. Fizycznie, wystarczy wysłać i zadzwonić. Zadzwonić, tak. Pozdrawiamy Piotr, Łódź, stolicę łyżwiarstwa przy okazji też. Następne miasto pozdrowione. Piotr, czy mam wrażenie, że ty czułeś się pewniej na łyżwach niż na parkiecie, ale czujesz się już coraz pewniej na tym parkiecie? Czuję się coraz pewniej i pani Beata Tyszkiewicz dobrze powiedziała. Ania jest naprawdę czarodziejką. Z tygodnia na tydzień czuję się lepiej, cudowniej i tak coraz więcej tego wiatru w tych moich krótkich, rzadkich włosach się pojawia na parkiecie podczas tańca. Aniu, ty
ty stosujesz? Dla nas było najważniejsze to, że właśnie udało się przedstawić historię i sprawić, że wyczarować nastrój. Piotr rzeczywiście robi ogromne postępy pod twoją opieką, a ty stosujesz różne niekonwencjonalne metody dydaktyczne. Mam wrażenie, że na odmianę dla ciebie lodowisko to nie jest twój wielki żywioł, że się bałaś trochę tej ślizgawki. Czy jesteś w stanie się tak poświęcać dla dobra specjalnych metod dydaktycznych? Na Piotra podziałało. Mam wrażenie, przepraszam, że to powiem, ale mam wrażenie, że taniec mniej boli niż na przykład upadek na lodzie. Nawet na parkiecie jakoś tak parkiet jest bardziej przytulny. U nas jak najbardziej parkiet drewniany, bezpieczny, gościnny dla wszystkich i gościnny również dla naszych jurorów, którzy tam sobie z boczku siedzą, bardzo się bacznie przyglądają i troszeczkę oceniają od czasu do czasu. Iwona Pawlowicz. 6. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 5. Dziękujemy bardzo. Jurorzy dla Piotra i Ani zaproponowali dzisiaj 29 punktów za ten Foxtrot. Jeżeli Państwo absolutnie sobie nie życzą, ażeby ta para została wyślizgana z programu, to należy koniecznie na nią głosować. 0704 30 70 02. Tam należy im dobrze życzyć telefonicznie i dzwonić oraz wysyłać SMS-y o treści 2 pod numer 73 26. Pięknie było, bajkowo i warto dać im szansę, by tańczyli dalej. Jak pamiętamy, rywale Marcina śpiewali na bieżni raczej cienkim głosem. Tymczasem on, no nie tylko tam, śpiewał całkiem mocnym, czasem nawet w duecie. Ja nie umiem śpiewać. Jeżeli chodzi o moją karierę w zespole heavy metalowym, no to tam wystarczy umieć wrzeszczeć. Zacząłem od śpiewania w zespole Skeptic. W sumie udało mi się nagrać 4 albumy z tym zespołem. Na jednym tylko nie udzielałem się wokalnie, natomiast napisałem większość tekstów. Dobre parę lat temu udało mi się nagrać jeden utwór z Patrycją Markowską. Żałuję, że nasza współpraca zakończyła się na tym jednym utworze, bo bardzo mi się podobało i naprawdę było super. Jakby się trafiła jakaś propozycja z branży muzycznej, zapewne bym nie odmówił. Paso Doble zatańczy para numer 9, Marcin Urbaś i Kasia Krupa. To setting and the city don't know that city is gonna the cream de la creme of chess war in a show with everything but you bring up. Time flies, dozens of menaces, trillions, spy head the chess boys in it. All change doesn't win it when you play to this level of the ordinary venue. It's Iceland or the Philippines or Hastings or this place. Marcin i Kasia, białe tym razem, pasodoble, tak specjalnie na biało. Iwonko? No nie mam dobrych wieści. Ja dzisiaj bardzo Kasi pogratuluję, naprawdę, bo
Dawno nie widzieliśmy Paso Doble, gdzie partnerka Marcinie prowadzi. Ona dominowała cię tutaj w tej chwili, naprawdę niedobrze. Tańczyłeś, no chodziłeś trochę i na szczęście w rytmie, o to już naprawdę, to niech ten plus będzie, że to było rytmiczne. Natomiast nie było dominacji, dominująca była mina i to było fajne, bo rzeczywiście tu w górze, więc proszę ujęcia państwa takie od dołu, także dolnych, nie oglądać nóg, tylko górę, było Paso Doble, ale w nogach słabiutko, mała energia, sztywno trochę. Zbyszek. No, ale w końcu prowadziła mistrza Europy, tak, pani Maciej? Mistrz Europy? 200 metrów, 20 sekund? Niecałe. Troszeczkę szybciej. Niecałe. No, podobno pan musiał przestać biegać, oto wprowadzili fotoradary. Na mieście. Ale ja myślę, że pan, wie pan, wie co trening robi. Ja bym strasznie się chciał zdziwić, widzieć minę Iwonki, jak pan może zdobędzie jakieś mistrzostwo świata w tańcu towarzyskim. No może się zdarzy, to jest tylko kwestia treningu. Także życzę będziemy powodzenia czekać i gratuluję Mistrzostwa Europy. Na razie. Dziękujemy bardzo. Do Kasi. I z tymi pięknymi życzeniami mistrzostwa, kolejnego mistrzostwa dla tej pary zapraszam państwa do waszych telefonów. Głosujcie już teraz. Nasz program oprócz rozwijania umiejętności tanecznych czasami odkrywa też różne tajemnice, o których nie wszyscy wiedzą, albo niespodzianki, o których nie wszyscy pamiętają. Pewnie wielu z państwa było zaskoczonych, że ten duet z Patrycją Markowską to właśnie Marcin śpiewał. No ja nie byłem zaskoczony. Od 9 lat wiem, że to byłem ja, więc nie było to żadnej niespodzianki. A teraz już wiemy, że to właśnie Marcin zaśpiewał ten wielki hit. Marcinie, ale twoja kariera w zespole heavy metalowym i wspomniałeś też o tym, że pisałeś teksty do piosenek heavy metalowych. No, to były teksty po angielsku, po polsku? Wszystkie były po angielsku. Wszystkie były po angielsku. Jak taki tekst powinien wyglądać? Powinien być bardzo krwiożerczy? Nie, wbrew pozorom nie. Nasze teksty akurat traktowały o jakichś tam egzystencjonalnych rzeczach. Fantastyka, tego typu tematy. Czyli nie spływało krwią i grozą, nie, aż tak jak to w utworach heavy metalowych bywa. Kasiu, czy do piosenki heavy metalowej byłabyś w stanie ułożyć choreografię? Ja myślę, że do każdej piosenki można ułożyć choreografię, natomiast piosenki Marcina no, były dosyć specyficzne, wyjątkowe. Raz mi zaprezentował, gdy jechaliśmy samochodem, powiedział: Kasia, zobacz, to są moje utwory. Powiem szczerze, to było doznanie mocne. Mocne. Kasiu, dzisiaj twoja choreografia zdała naprawdę egzamin. Marcin zaprezentował się bardzo dzielnie i będzie tańczył z nami dalej. No był cudowny, ja prawda? Wiem, że tak musi być. I poprosimy jurorów, żeby również dali na to szansę Marcinowi i Kasi. Iwona Pawlowicz. 5. Zbigniew Wodecki. 7. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 6. Marcinie, wcale nie było tak groźnie z tymi ocenami. Wcale nie jest tak źle. Oceny dają im szansę. Myślę, że państwo również przyłączą się do głosowania i będą telefonować, dobrze życząc tej parze. 0704 30 70 09 to jest telefon. 9999 to jest treść SMS-a, który należy wysłać, aby Kasia i Marcin pozostali w programie i walczyli dzielnie dalej. Dziękuję wam serdecznie. SMS-y pod numer 7326, przepraszam bardzo, oczywiście przypominam. Zostańcie z nami koniecznie po przerwie. Kolejne pary na naszym parkiecie. Fundatorem nagrody dla tancerza jest producent kosmetyków Perfekta. Perfekta. Łącz nas piękno. Ze studia TVN, jak zwykle oczywiście na żywo taniec z gwiazdami. Nasze gwiazdy próbują na wszystkie strony, no nie tylko na salach treningowych, ale i na scenie. Doszło już nawet do tego, że próbują w próbę zaangażować tanecznych partnerów. Natasia zawsze mówiła o tym teatrze, tak ja bym chciał, a to zobaczyć tak. Dobre. To już Natasia ma próbować, nie? No to my śmigamy do garderoby, nie? A po co? To była próba, tak pan Józef powiedział, ja nie wiem, jestli to lubię, ale mnie się to tam podobało. Ja dofem, że nie będzie wkurzony na mnie.
Dzisiaj jsem zobaczył, kurde, jak ta śpiewa. Ta śpiewa tak od serca. To idzie widzieć, że ona to kocha. No fajnie by było zatańczyć w takim teatrze. No a wy byście mieli zobaczyć, jak Natasza śpiewa. Foxtrota zatańczy para numer 12. Natasza Urbańska i Jan Kliment. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I gave you fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, a fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up. Call my name and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, a fever. In the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Natasza i Jan i poruszona Iwona Pawłowicz. Poruszona, ale najpierw chciałam bez tematu, mała prywata, ale stacja TVN jest tak cudowna. Zresztą już miałam życzenia, że mi to wybaczy. Chciałam pozdrowić bardzo szybko swoją własną mamę i nową, bo mam dwie teraz. I już wracam do tematu. Nataszo, no dylemat ja mam. Czarne i białe. Ponieważ mało Foxtrota, taka średnia technika w tych malutkich fragmentach, kiedy byliście razem. Natomiast fantastyczne, wspaniałe show. I co ja mam teraz robić? Ponieważ procentowo niestety jednak pary tańczyły w trzymaniu dużo dłużej. Wy bardzo małe fragmenty. I tam jeszcze stopy były na zewnątrz nierównoległe. No, będę miała dylemat, ponieważ jako show naprawdę duże wrażenie artystyczne, pięknie wykonane, ale piękne chciałam, akcenty. Żebyś się nauczyła tu Foxtrota. Ty show już tańczysz, ja wiem o tym. Beata Tyszkiewicz. No. To jest tak urzekające, akurat dla mnie w tym Foxtrocie była ta zmiana tempa, które jest takie uwodzące w taki sposób. Te stopki tam lewo, prawo, to Iwonka musi, ale i to nie o to chodzi, że show, tylko chodzi o to, że to po prostu porwało w swojej jakiejś takiej namiętności i skupieniu i to jest to co mnie się podobało. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, mnie akurat bardzo się podobało i jestem przekonany, że Państwo również. A żeby dać temu wyraz, muszą Państwo teraz znaleźć się w pobliżu swoich telefonów komórkowych. Natasza i Jan do muzyki Fever rozgrzali do czerwoności nasze zmysły. Bardzo zmysłowym Foxtrotem. Natasza, podglądaliśmy przez chwileczkę twoje próby w teatrze. Czy ty jesteś osobą, która lubi próbować tak długo, żmudnie i precyzyjnie, czy też niecierpliwa jesteś i wolałabyś efekty odnosić natychmiast?
No skąd? Właśnie teatr jest takim miejscem, gdzie to jest taka próba dla nas, na ile wytrzymamy właśnie to próbowanie, bo postawić spektakl, zagrać premierę to jest jedno, a utrzymać ten poziom później przez lata, bo my gramy przez lata, 18 lat ma metro i nadal na nowo do tego podchodzić, na nowo próbować i odnajdować fajne nowe rzeczy, to jest trudne i to wymaga koncentracji. Ja zawsze przed spektaklem próbuję cały numer i... Także ja dwa razy każdego wieczoru... Spektakl. Tak, to jest bardzo ważne. U nas szczególnie, kiedy programy TVN-owskie rozpropagowały, spopularyzowały, to bardzo trudne po polsku, spopularyzowały taniec w Polsce. Tancerze są bardzo popularni, grają w filmach, są zapraszani do spektakli teatralnych. Jak to jest w Czechach? Taniec z gwiazdami też jest tak popularny w Czechach i też... No, na początku byl populárny, ale potom to trošku šlo dole a já myslím, že by tylko bylo 3 edice v Čechách a teraz oni robí rok pauzu a potom następný band je znova, ale já nevím očivíště, jestli to band je tak populárné jak v Polsce, bo já mám uczucie, że cała Polska tańczy. To jest piękne, tak. Nie? Oglądają na telebimach w różnych miastach. Pewnie coraz więcej miast nas będzie oglądało. No jak będą tak pięknie tańczyć, a sędziowie będą dawali wysokie oceny, to na pewno telewidzów też będzie coraz więcej. Iwona Pawlowicz. 9. Zbigniew Wodecki. No oczywiście 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 10. Rekordowa ilość punktów tego wieczoru jak na razie dla Nataszy i Jana. Państwu teraz przypomnę numery telefonów 0704 30 70 12. To telefon, gdzie można głosować na tę parę i SMS-y o treści 12 pod numer 73 26. Jan jeszcze chciał coś dodać. Ej, no ja sam chciał powiedzieć do pani Pawłowicz, bo można to jest mój blond. Ja sam słuchał tu muzyku, a to tak... Tak nas poniosła. Ta nas poniosła, do tego można trochę... otwartego slowfoksu. Tak, przepraszam. Ale ocena była 9. No, od pani Iwony również, od państwa SMS-y i telefony. Zachęcam do głosowania. Dziękuję serdecznie, Natasza i Jan. I za chwilkę kolejne pary. W ostatnim odcinku najedli się trochę strachu. No, na szczęście wybawienie w postaci państwa głosów nadeszło w porę. Wszystko jak w porządnym dreszczowcu. W ostatnim odcinku Zygmunt Heizer przeżył swoją chwilę prawdy. On też ma emocje, on też się strasznie denerwuje, kiedy coś nie idzie po naszej myśli. Tak patrzył na mnie i nie wiedział, co jest grane. Wszyscy przechodzą dalej, my stoimy, stoimy, stoimy. Ja mówię, ups. Pierwsze słowa, które wypłynęły z jego wnętrza, to było uf. Udało się. Oczywiście czułem nerwy, bo bez emocji tego programu nie da się przejść. To jest oczywiste. Raz, dwa. Kolejne wyzwanie to Paso Doble. Jest to niezwykle mocny, charakterny taniec. Mam nadzieję, że Zygmunt świetnie się w tym odnajdzie. I sprawia mu dużą frajdę, mamy dużo podnoszeń, jakiejś ewolucji. No i ja czuję dużą, dużą dozę fajnej, pozytywnej energii. To jest coś, czego absolutnie nie powinienem nigdy w życiu robić, to znaczy tańczyć Paso Doble. Ale to jest fajne wyzwanie, mnie to kręci. I fajnie, i ja się przy tym dobrze bawię. I raz, dwa, trzy, go! Paso Doble zatańczy para numer 3, Zygmunt Heizer i Blanka Winiarska. Estás aquí, diálogo, ves la vida, es así. Como en dos sueños, tú dejas yo, te conocí. Lo suyo y el amor nos cae.
Zygmunt i Blanka. Zapraszam do mnie, kochani. Tak sobie, Blanka, pomyślałem, że jak tak wszyscy mówią o miastach, to może w naszym Poznaniu też powinien telebim stanąć, żeby oglądali ciebie oczywiście. Piotrze. Ja myślę, że cały Poznań ogląda w ogóle Blankę. Przecież poznaniacy kochają Blankę na pewno. Ja tego gorąco mogę pozdrowić, moje miasto rodzinne. Pozdrawiamy Poznań, tak jest. Wracamy do Paso Doble teraz szybciutko. Zygmunt Heiser i jego taniec to jest właśnie przykład, jak można nadrobić twarzą, dobrym wyglądem, jak zrobić Paso Doble. Czyli dobra mina do złej gry, jak to się mówi. Zygmunt, no nie było tak tragicznie, rzeczywiście, wiesz, może to nie jest taniec, który ci leży najlepiej. Zresztą zaznaczył. Tak, no właśnie. Rumbę trzeba było wspominamy. Nie opowiadać. Rumbę wspominamy, była piękna, natomiast tutaj w Paso Doble rzeczywiście były takie elementy, że też wykorzystałeś to, co w rumbie, że przepięknie prezentowałeś swoją partnerkę, co wchodzi w zakres Paso Doble turniejowego, gdzie jest akcja areny i tancerz partnerkę rzeczywiście prezentuje. Natomiast bardzo takim dużym błędem było to, że w pozach tanecznych zatrzymywałeś się w rozkroku, wiesz, bo stajemy często w takiej otwartej pozycji, ona jest dosyć charakterystyczna, pokazuje siłę, męskość toreadora, ale częściej stajemy w pozycji, kiedy stopy są złączone. I tak to było tak między, prawda, Iwona? Nie wiedzieliśmy, czy to jest ta siła, męskość, czy może będzie atak, ale wiesz co, summa summarum, to zdałeś egzamin na toreadora. No, pięknie podeszli, powiedział no, czekał na to ostatnie zdanie. Na dobre zdanie. Tak. Ja myślę, że Zyguś, pokazałeś, że dobry taniec to nie tylko sprawność fizyczna, ale również dojrzałość. I ty jesteś dojrzały gość, zatem czuję jak dojrzały gość, bez żadnego przepisu. Ja myślę, że jak osiągniesz wiek Fidela Castro przy 80. edycji tego, to walniesz takie piruety tutaj, że nam tu buty spadną wszystkim. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zapraszam was do Kasi. Nic dodać. Nic ująć. Proszę Państwa, czekamy oczywiście niecierpliwie na Wasze głosy. Blanka i Zygmunt. Korrida zwyciężona, egzamin na toreadora jak na razie zdany. Ja tylko mogę Państwu powiedzieć, że jak oglądałam próbę generalną dziś po południu, to Zygmunt kończył w szpagacie. Tak, 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 ale prawda jest taka, że to nie sztuka zrobić szpagat, sztuka z niego wstać. No tak. Także wybraliśmy Blankę. Także tym razem Blanka jednak. Zygmunt, a jeśli tak się stanie, że ocena tego, co robisz, a szczególnie tutaj, kiedy występujesz nie w swojej skórze tak naprawdę, nie w swoim zawodzie. Jak jeżeli to? Jestem już toreadorem. Już jesteś toreadorem. I prawie tancerzem. Ale jeżeli ocena bywa krytyczna, to mobilizuje cię to, żeby jeszcze ciężej pracować, czy wtedy masz wrażenie, że chcesz uciekać? Nie, ja zawsze się mobilizuję. Bojowo. Był bojowy w tym tygodniu. Był bardzo bojowy i dziennie wszystkie znosił moje wszystkie uwagi i poprawki. Zobaczymy teraz, czy obiecanki, czy też rzeczywiście zdał egzamin na toreadora i punkty będą równie życzliwe, jak była ocena werbalna. Popatrzmy. Iwona Pawłowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 8. Można rzec, że ta para chwyciła byka za rogi za 33 punkty, a to bardzo wysoko. Przydadzą im się oczywiście również i Państwa życzliwe głosy w postaci telefonów. Telefonujemy pod numer 0704 30 7003. To jest numer dla tej. Psy, byki, różne rzeczy dzisiaj tu się odbywają. Oraz SMS-y o treści 3 dla nich wysyłamy pod numer 7326. Dziękuję Wam pięknie i gratuluję. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ciężka praca jednak popłaca. Trzeba będzie przy okazji spróbować. A póki co przekonali się o tym i to dokładnie tydzień temu Ania Mucha i Rafał Maserak. Pierwsze 40 punktów w 10. edycji otrzymała Ania Mucha, po której na początku sezonu nikt by się tego nie spodziewał. Jak do tego doszło? Ale powiem ci, muszko, że mam ochotę ci tak, wiesz, ciebie przytulić i zrobić za to tango. Ach, tak jak ty. Wow.
no, początki to były tragiczne, nie da się ukryć. Przyszła na salę po prostu krzywa, zgarbiona, taka no kluseczka. Ania w ogóle nic nie miała do czynienia z tańcem, tylko i wyłącznie miała do czynienia z kanapą i z chipsami. 100 tysięcy razy powtarzam to samo. Ciężko, to jest mało powiedziane, pracowało. Naprawdę na sali siedzieliśmy po 5-6 godzin. Widać, że jej zależało na tym. Chciała tej zmiany. Myślę, że wiesz co, ty pracujesz po prostu. Ty jesteś zawzięta, baba, dobrze. Foxtrota zatańczy para numer 11. Anna Mucha i Rafał Maserak. Inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips a thousand times. And sometimes you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much, I love you. No Ania, zmieniasz się z tańca na taniec, jesteś zupełnie inna w każdym tańcu, to jest piękne. Piotrze? Aniu, błagam cię, nie skacz już teraz i nie wariuj po naszej ocenie słownej, dobrze? To nie przystoi ci. Nie, dzisiaj kostiumie. Nie chcę, dzisiaj chciałabym się pokazać właśnie z tą zdystyngowaną kobietą, która leży na kanapie i wsuwa chipsy. Anuś, dziecko, no jestem zachwycony no, tym Foxtrotem i tyle. No. Powiem dlaczego. Dlatego, że przede wszystkim stopień trudności tego tematu tanecznego jest ogromny. No, to jest przepiękny kawał wielkiego Foxtrota, mogę tak powiedzieć, turniejowego, z przepięknymi akcjami. Pewnie, że były błędy, ale zatańczyć taki temat, Rafał. Rafał podnosisz tak. Jej poprzeczkę, jakbyś co najmniej tańczył z mistrzynią świata. Nie. Słuchaj, w tańcu towarzyszy. Co najmniej! Ja jestem, Ania, jestem zachwycony tą przemianą, jaką nam dajesz w tym programie. Wiesz, że co odsłona to jest inna muszka, raz CC, raz taka, dzisiaj jest cicha mucha, Brzegir wie, no wiesz, to jest znakomita. I to, że nigdy nie tańczyłaś i masz pierwszy raz kontakt w tym programie z tańcem, to jeszcze jak gdyby podnosi moją ocenę twojego tańca. Czyli można oczekiwać, bardzo dziękuję, naprawdę. Czyli można oczekiwać, że powyżej trójki będzie, tak? Chyba to też kiedyś. Ważny jest oczywiście, kto nas uczy tańczyć. I ja w wielu edycjach spotykałam się tutaj vis-a-vis z panem Rafałem. Widziałam jego różne zaangażowania, ale dzisiaj zobaczyłam jego takie nieprawdopodobne skupienie, taką ambicję jego. On po prostu cały wszedł w ten taniec, co naprawdę gratuluję i myślę, że to będzie dla pani wielce pomocne, bo on się naprawdę zaangażował, tak. A pani to wypracowała. Proszę państwa, odrobinę prywacy. Brawa dla Rafała, ponieważ masz dzisiaj ciężki kawałek. Jednym słowem, Rafał, zestarzałeś się. Dziękuję bardzo do Kasi. Zapraszam bardzo serdecznie.
Brawo Ania, brawo Rafał, brawo Państwo. Oczywiście brawo za to, że za chwilę Państwo zagłosują na tę parę. Zapraszam. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, zazwyczaj... Zazwyczaj, kiedy dżentelmen występuje w stroju wizytowym, czyli w smokingu lub garniturze, jest z krawatem lub z muszką. Rafał jest nietypowy, ponieważ jest i z krawatem, i z muszką. Zgadza się, nietypowy. Nie da się ukryć, ta muszka jest troszeczkę większa od krawata. Czy warto tę muszkę tak strasznie męczyć na tych treningach, powiedz mi? Warto. Warto się tak znęcać. No, co ja mogę powiedzieć? Sama muszka może powiedzieć. Muszka twierdzi, że warto. Warto się tak strasznie męczyć, Aniu, na tych treningach, tak walczyć. Warto, ponieważ naprawdę sprawia mi to przyjemność i mam nadzieję, że widać właśnie efekty naszej pracy, w związku z czym no, ja widocznie najwyraźniej potrzebuję taki biczyk troszkę. Ale i marchewkę też poproszę. Ania, prosto spod biczyka Rafała czeka na marchewkę od sędziów. Iwona Pawłowicz. 10. Zbigniew Wodecki. Beata Tyszkiewicz. Piotr Galiński. 10. Aniu! Aniu, 40 ton marchewki. Zostało zwyciężone od sędziów. Maksymalna ilość punktów naprawdę tego wieczoru. Bardzo dziękuję, naprawdę bardzo dziękuję. I to już bardzo nie pierwszy dziękuję. Raz tak trzymać. Wiecie, że teraz zawyżacie wasz własny poziom i nie wolno właśnie spadać niżej. Bardzo czy państwo dziękuję. Również tak uważają, że ta para jest wybitna? Proszę głosować, jeśli tak uważacie. Przypomnę numer telefonu. Muszka Bryka 0704 30 70 11 i SMS-y o treści 11 pod numer 73 26. Teraz możesz podskoczyć. Nie, teraz nie mogę. Teraz nie możesz właśnie. Dziękuję serdecznie Rafałowi i Ani. Dziękujemy bardzo. Oni wywalczyli 40. Wielkie gratulacje. Inne pary dzielnie walczą o wasze głosy i za każdym razem walczą o jak najwyższe oceny jurorów. Jak jurorzy dzisiejsze tańce oceniali? Popatrzmy w pełnym zestawieniu wszystkich konkursowych tańców. Najwyżej dziś jurorzy ocenili Anię i Rafała. To jedyna para, która dziś zdobyła pełne 40. Natasza i Jan tuż za nimi 39 punktów i na miejscu trzecim Grażyna i Cezary z 37 punktami. To nasza czołówka dzisiejszego wieczoru. I na razie najmniej punktów udało się zdobyć Marcinowi z Kasią oraz Otylii ze Sławkiem. Być może te dwie pary będą dziś zagrożone, ale o tym decydują oczywiście Państwo. Brońcie tych, których ukochaliście sobie i chcecie, aby tańczyli dla was dalej, dla tych z Państwa, którzy są jeszcze niezdecydowani. Za chwilę przypomnimy wszystkie skróty tańców. Mają Państwo w tej chwili 12 minut na głosowanie, więc walczcie o swoją ukochaną parę, a my w skrócie obejrzymy wszystkie tańce tego wieczoru. Jeżeli głosujesz na Radka i Izę, dzwoń 0704 30 70 07 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 7. Jeżeli głosujesz na Michała i Janię, dzwoń 0704 30 70 06 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 6. Jeżeli głosujesz na Otylię i Sławka, dzwoń 0704 30 70 01 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 1. Jeżeli głosujesz na Weronikę i Krzysztofa, dzwoń 0704 30 70 08 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 8. Jeżeli głosujesz na Grażynę i Czarka, dzwoń 0704 30 70 05 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 5. Jeżeli głosujesz na Piotra i Anię, dzwoń 0704 30 70 02 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 2. Des réflexions jeunes.
Jeżeli głosujesz na Marcina i Kasię, dzwoń 0704 30 7009 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 9. One town, spared like another city, head of our queen, your business of brother. Jeżeli głosujesz na Nataszę i Jana, dzwoń 0704 30 7012 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 12. Jeżeli głosujesz na Zygmunta i Blankę, dzwoń 0704 30 7003 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 3. Jeżeli głosujesz na Anię i Rafała, dzwoń 0704 30 7011 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 11. No cóż, to co teraz powiem, proszę Państwa, nie powinno nikogo zaskoczyć. Mnie już zaskoczyło, że ty właśnie w tej chwili masz coś do powiedzenia. Oczywiście, że mam. Chciałbym powiedzieć, że widzimy się zaraz po przerwie, kiedy zaśpiewa dla nas Justyna Steczkowska. Zapraszamy. Przed Państwem we własnej piosence tango Justyna Steczkowska. Spotykam cię co noc, znów spojrzeniem ściągasz mnie. Już przetańczonych nocy sto, rozpoznajemy naszą grę. Ze studia TVN, 10. edycja Tańca z Gwiazdami. Jak zwykle, proszę Państwa, perfekcyjna Justyna Steczkowska w towarzystwie tancerzy Tańca z Gwiazdami w choreografii Agustina Eguroli. A piosenka tango pochodzi z ostatniej płyny Justyny pod tytułem To mój czas. Proszę Państwa, nasze głosowanie zostało w tym czasie zakończone. Podliczone są już wszystkie głosy i znamy odpowiedź na pytanie, kto za tydzień będzie walczył nadal o kryształową kulę i luksusowego Mercedesa GLK.
Sponsorem nagrody głównej dla gwiazdy jest Sokołów. Szlachetność smaku. Wiemy też, kogo nie zobaczymy w następnym odcinku Tańca z Gwiazdami. Na tę wiadomość czekają Natasza i Jan, Ania i Rafał, Marcin i Kasia, Weronika i Krzysztof, Radek i Iza, Michał i Jania, Grażyna i Cezary, Zygmunt i Blanka, Piotr i Ania oraz Otylia i Sławomir. A ja mam zaszczyt ogłosić, iż pierwsze miejsce dzisiaj zdobywają Anna i Rafał. Na drugim miejscu srebrna para, czyli Natasza i Jan. Po zsumowaniu głosów sędziowskich i głosów telewidzów na wysokim trzecim miejscu, czyli ostatnie miejsce na podium w dzisiejszym odcinku otrzymują Piotr i Ania. Wyłoniliśmy ścisłą czołówkę tego wieczoru, tuż za czołówką, również na wysokim miejscu dzisiaj. Radek z Izabelą. Wysokie piąte miejsce zajmują Zygmunt i Blanka. I kolejna para, która za chwilę ucieszy się z perspektywy kolejnego tygodnia ćwiczeń. A będą to... Michał i Jania. A choreografię do kolejnego odcinka Tańca z Gwiazdami mogą spokojnie zacząć przygotowywać. Grażyna i Cezary. Teraz wyłonimy ostatnią, niezagrożoną parę tego wieczoru. Kto jeszcze czuje się bezpieczny? Otylia i Sławek.
Krzysztofem i Marcin z Kasią. Obie te pary dzielnie dzisiaj walczyły, tańczyły najpiękniej jak potrafiły. Niestety komuś zabrakło troszkę punktów. Na tyle, ażeby dziś pokłonić się Państwu ostatni raz i niestety pożegnać się z programem. I umawiamy się tak, proszę Państwa, że bardzo im dziękujemy oklaskami. No niestety, w następnym odcinku nie zatańczą już. Weronika i Krzysztof. Dziś Foxtrot. Niestety zabrakło parę punktów w tej parze. Będzie nam bez Was smutno. Nam mi bardzo będzie smutno. Bardzo będzie mi brakowało całej grupy i... To dla Was, kochani. Będzie mi bardzo brakowało treningów i codziennych spotkań z tymi ludźmi. Naprawdę. Chciałam powiedzieć, że przede wszystkim dziękuję Krzysiowi, który wykazał niesamowitą cierpliwość i wytrzymałość do mnie. I chciałam bardzo podziękować wszystkim ludziom, którzy pracowali tutaj i którzy jakby otaczali mnie, ponieważ dali mi super czas, którego mi bardzo, bardzo brakowało od wielu lat. Krzysiu. Jeśli zdążę, chciałbym podziękować Weronika tobie, jury, za celne uwagi, całej grupie. Dziękuję Wam bardzo. I oczywiście Maćkowi Zakliczyńskiemu, który bardzo dużo nam pomagał. Dziękuję, Maciuś. Ja chciałbym, Kasiu, Tobie bardzo podziękować. Ja Tobie również. Niestety ta para dziś pożegnała się z nami. Bardzo nam z tego powodu smutno. Za tydzień walc wiedeński i samba. A jeszcze dzisiaj wieczorem spotkamy się z Państwem o godzinie 23.15. Tak, ja tam będę. Kulisy Tańca z Gwiazdami. Kasia Skrzydecka Zapraszam prowadzi. Serdecznie, a my spotkamy się za tydzień w Tańcu z Gwiazdami. Bądźcie z nami. Dobranoc.